Dzień dobry, z tej strony Michał Krajczewski z biura anglerskiego BNP Paribas. Przepraszamy za małe opóźnienie, z tym mieliśmy problemy techniczne. Ze mną miał być pan Jerzy Nikorowski, z którym mieliśmy razem przedstawić tę prezentację. Niestety nie udało mu się dołączyć, więc ja mam przyjemność poprowadzić całość. Także jeszcze raz witamy Państwa na naszym wydarzeniu pod tytułem omówienie naszej jakby bieżącego podejściu do rynków, bieżącego otoczenia ekonomicznego w ramach aktualizacji jakby naszego materiału rocznego pod tytułem Tematy inwestycyjne 2022. Tutaj no mieliśmy ładnych parę miesięcy dużej zmienności na rynkach finansowych, więc chcieliśmy przedstawić nasze nowe prognozy i na to, jak się zapatrujemy teraz na rynki finansowe, na poszczególne klasy aktywów i na wydarzenia gospodarcze. Więc jeżeli chodzi o tło makroekonomiczne, o tą koniunkturę gospodarczą, ten początek roku był całkiem udany na świecie. Można powiedzieć, że pomimo tego, co się dzieje w tym otoczeniu, czyli mam tu na myśli wojnę pomiędzy Rosją a Ukrainą, bardzo wysokie ceny surowców, rosnącą inflację. Tutaj ta koniunktura gospodarcza trzyma się dobrze na tym tle. Tutaj pomimo też i wysokiej bazy z ubiegłego roku, jakby cały czas gospodarka na świecie i w Polsce wyraźnie na początku roku rośnie. Natomiast no widać powoli pierwsze symptomy tego, że to spowolnienie jest na horyzoncie. Tutaj jakby zwróciłbym uwagę na slajd, na te dolne dwa wykresy to są wskaźniki wyprzedzające PMI dla przemysłu i dla sektora usługowego. No i tu w przypadku przemysłu widać, że te wskaźniki po tym, jak osiągnęły swój szczyt gdzieś w pierwszej połowie 2021 roku, one stopniowo, powiedziałbym na szczęście stopniowo, ale sobie tutaj w ostatnich miesiącach spadają. Także tu może o. Widać ten trend jest spadkowym, z czym też w przypadku wskaźnika PMI liczy się ten poziom 50 punktów, czyli jakby to, że te wskaźniki spadają, nie oznacza to, że mamy jakąś koniunkturę czy kryzys w przemyśle, po prostu rośniemy wolniej, ta dynamika wzrostu jest wolniejsza, natomiast no cały czas, jeżeli jesteśmy powyżej 50 punktów, no to mamy wzrost gospodarczy. Wzrost w tej strefie przemysłu po prostu on nie jest tak szybki, jak był rok temu, gdzie mieliśmy no tu w zasadzie prawie rekordowe odczyty dla Stanów Zjednoczonych czy dla strefy euro powyżej 60 punktów. Teraz jesteśmy gdzieś w pobliżu 55 punktów, więc ten wzrost nadal tak na tle historycznym jest solidny, no, tylko po prostu nie tak szybki, jak to miało miejsce w ubiegłym roku. No i tu spodziewamy się, że właśnie jakby no te wszelkie ograniczenia, tak, czy problemy podażowe, lockdown w Chinach, tutaj też widać w przypadku chińskiego indeksu, tutaj takie dosyć wyraźne jednak załamanie, to jest właśnie wpływ rozwoju tej pandemii COVID w państwie środka, tych silnych lockdownów, no to dosyć negatywnie na przemysł w Chinach wpływa, no ale to też będzie miało miejsce na jakby no na, czy miało, będzie miało przełożenie, że tak powinienem powiedzieć, na to, co się zadzieje z tymi wskaźnikami koniunktury w strefie euro. No w przypadku sfery usług tutaj jakby ta koniunktura jest bardziej stabilna. Tutaj też obserwujemy jakby przenoszenie swego rodzaju przenoszenie części wydatków konsumentów właśnie z tej strefy dóbr konsumenckich, czyli tak jak byliśmy w lockdownie, to remontowaliśmy mieszkania, kupowaliśmy elektronikę, jakiś sprzęt czy meble, no tak teraz po zakończeniu lockdownów nieco więcej tych wydatków idzie właśnie w kierunku usług, czy to są jakby usługi turystyczne, gastronomiczne, jakby tutaj te sektory bardziej korzystają, więc no tutaj ta koniunktura jest nieco bardziej stabilna, natomiast no tutaj też oczywiście spodziewamy się, że to, co się dzieje w otoczeniu, czyli no rosnąca inflacja, jakby no ta niepewność gospodarcza no na, i przede wszystkim też rosnące stopy procentowe, no te wydatki konsumenckie no nie, nieco, ale zacznie ograniczać, no czy to będzie w sposób stopniowy mniej lub bardziej, no to tu jeszcze do tego dojdziemy, no wiele zależy jakby oczywiście od takich czynników zewnętrznych, no czy to jest polityka
banków centralnych, tak, w jakim stopniu, jak daleko te stopy procentowe będą podniesione, no, czy też jakby do tych czynników politycznych, tak, czy regulacji, czy jeżeli chodzi o programy wsparcia konsumentów, no, czy wreszcie też to, jak ta sytuacja za naszą wschodnią granicą będzie miała miejsce. No i generalnie, jeżeli spojrzymy na prognozy PKB, no to spodziewamy się stopniowego spowalniania gospodarki, właśnie po tym, tutaj w głównych regionach świata, tak jak na tej tabeli przedstawiliśmy, po tym, jak te wyniki w 2021 roku były bardzo dobre, po tym, jak odbijaliśmy po COVID-zie, no to spowolnienie gospodarcze w tym i w przyszłym roku będzie miało miejsce. No tu podtrzymujemy natomiast tą naszą taką pierwotną tezę, że nie będziemy mieli do czynienia z kryzysem czy krachem gospodarczym i jakby ten wzrost gospodarczy nie będzie ujemny, po prostu no mocno spowolnimy, natomiast no nie będziemy spadać. Natomiast no rzeczywiście to tempo spowolnienia może być nieco szybsze niż jeszcze tutaj szacowaliśmy na początku roku, jeżeli chodzi o globalną gospodarkę. Natomiast w przypadku Polski tutaj akurat jakby te nasze szacunki z początku roku jakby były nieco zaniżone, tutaj porównując jakby naszą bieżącą prognozę, tu Państwu pokazuję na slajdzie po kwartałach, no ten wzrost gospodarczy, szczególnie w pierwszym kwartale, no ale też w drugim kwartale względem tego, co mieliśmy wcześniej w prognozach, jest wyższy, no tu jakby polska gospodarka, szczególnie w tej sferze konsumpcji, no, otrzymała jednak wsparcie z tytułu znacznej migracji ludzi czy uchodźców z Ukrainy. No ale też te wydatki czy inwestycyjne, czy odbudowa zapasów po pandemii, no tutaj naszą gospodarkę wspierają, także tak jak widać tutaj może się odniosę do wykresu, to będzie łatwiej, na tym wykresie na dole po lewej, jakby porównując tempo wzrostu PKB, czy to jest ta zielona linia z takim naszym modelem, czy też modelem używanym przez nas na bazie danych z OECD, tych danych miesięcznych o większej częstotliwości niż PKB, widać, że ten wzrost gospodarczy tutaj na początku 2022 roku cały czas jest solidny, no i to dopiero w drugim półroczu się spodziewamy jakiegoś wyraźniejszego spowolnienia. No i ten dołek cyklu gospodarczego przewidujemy na pierwszą połowę 2023 roku, więc no tutaj te wyniki za pierwsze półrocze bieżącego roku są lepsze od naszych wcześniejszych oczekiwań, natomiast no z tego też tytułu te wyniki za rok w tym okresie będą niższe, no chociażby biorąc pod uwagę w tym porównaniu rocznym ten efekt jakby wysokiej bazy. Natomiast jeżeli chodzi o inflację, no tutaj przede wszystkim mamy zaskoczenia względem tego, czego spodziewaliśmy się na początku roku. Tu nie ma co ukrywać, że jakby no wojna pomiędzy Rosją a Ukrainą nie była naszym bazowym scenariuszem, no nie przewidywaliśmy takiego rozwoju wydarzeń, no właśnie ten rozwój wydarzeń mocno wpłynął na przyspieszenie tempa inflacji. Przed wybuchem wojny no szacowaliśmy, że gdzieś to jakby ta górka inflacyjna, nazwijmy to, właśnie będzie w drugim kwartale. No z uwagi na wybuch wojny też już to omawialiśmy na wcześniejszych webinarach, wzrost cen w zasadzie na całym rynku surowców spowodował to, że ta inflacja będzie miała swój szczyt w tym roku jakby w trzecim kwartale. No tu jeszcze taki można spojrzeć na jakby prognozy kwartalne, jakby drugi taki szczyt będzie na początku przyszłego roku, natomiast no znów to jest trochę związane z efektem bazy, bo też na początku bieżącego roku te tarcze inflacyjne były wprowadzane. No tu na razie w naszych prognozach zakładamy, że przynajmniej część jakby z tych efektów i tych programów rządowych nie będzie kontynuowana w przyszłym roku, stąd jakby ta górka, bo tak patrząc po dynamikach miesięcznych, no to właśnie jakby tutaj za parę miesięcy już ten szczyt będzie osiągnięty, no to są jakby te efekty takie bazowe programów rządowych. No i to właśnie też dobrze widać, jeżeli chodzi o inflację bazową, czy to jest ta inflacja właśnie z wyłączeniem tych zmiennych cen energii, paliw i żywności. No i tu właśnie te efekty są trochę opóźnione, no to znaczy tutaj
mamy szczyt pod koniec roku, tutaj też dane dotyczące płac, dane dotyczące też jak spojrzymy na inflację cen producentów, bo przypominam, inflacja CPI to jest inflacja cen konsumenckich, no ale też jak patrzymy na inflację cen producentów, no i to, że przedsiębiorstwa przerzucają wzrost kosztów, wzrost płac właśnie w cenach oferowanych produktów czy usług. Jakby ten rynek pracy u nas wygląda solidnie, stopa bezrobocia jest niska, jakby te oczekiwania płacowe rosną, no to stąd uważamy, że tutaj ta inflacja bazowa będzie przyspieszać przez cały rok. No i dopiero ten efekt właśnie spowolnienia gospodarczego, które przewidujemy w drugim półroczu, plus efekt podwyżek stóp procentowych zadziała chłodząco na tą inflację, począwszy od przyszłego roku. Tak? Tu widać, że stopniowo te cyfry są coraz niższe, no ale też to spowolnienie inflacji jednak jest, powiedzmy, no takie stabilne, nie będzie to gwałtowny spadek. No i tu cały czas jesteśmy powyżej celu inflacyjnego NBP. A przypominam, że to jest 2,5 plus minus 1 punkt procentowy, jeżeli chodzi o inflację, czy tak od 1,5 do 3,5%, no więc tu nawet po tak mocnych podwyżkach, jakie przewidujemy, no ta inflacja jeszcze przez cały przyszły rok będzie powyżej celu, który wyznacza sobie Rada Polityki Pieniężnej. No i właśnie przechodząc do tego aspektu banków centralnych i polityki pieniężnej, to może zacznę właśnie od końca, czyli od tego, co przewidujemy dla Rady Polityki Pieniężnej. No te przewidywania zdecydowanie podwyższyliśmy względem początku roku, ponieważ teraz właśnie w związku z tą szalejącą inflacją, można powiedzieć nawet pomimo oczekiwań na spowolnienie koniunktury, no to teraz dobre wyniki gospodarcze, można powiedzieć, pozwolą na mocniejsze podwyżki stóp procentowych. No jest to konieczne, żeby z tą inflacją zwalczyć. No i my przewidujemy, że gdzieś do przełomu trzeciego i czwartego kwartału bieżącego roku ten poziom stóp procentowych znajdzie się, czy jakby te podwyżki doprowadzą go, tą stopę referencyjną, do poziomu 8%. Natomiast no widzimy też z tego tytułu, że właśnie przewidujemy nadal silne podwyżki na kolejnych zebraniach Rady Polityki Pieniężnej, że być może w drugim półroczu przyszłego roku możemy mieć do czynienia z pierwszymi obniżkami. Tak trochę by się, można powiedzieć, wpisywało, chociaż to oczywiście nie jest oficjalny cel Rady Polityki Pieniężnej, no ale można powiedzieć, że to się wpisuje w kalendarz wyborczy, no bo przypominamy, że wybory do parlamentu są przewidywane, czy planowane na listopad przyszłego roku, więc być może też jakby te działania czy rządu, czy Rady Polityki Pieniężnej, no, nakierowane są na to, żeby tą inflację do tego czasu zwalczyć, a równocześnie, jeżeli chodzi o koniunkturę gospodarczą, żeby tak suchą stopą przez to spowolnienie do tego czasu przejść. No i dalej, przechodząc geograficznie do rejonu Europy, spodziewamy się, że na tym najbliższym posiedzeniu czerwcowym Europejski Bank Centralny ogłosi zakończenie programu zakupu aktywów. No i to zakończenie jest jakby już było tutaj sugerowane przez EBC na trzeci kwartał, natomiast no przewidujemy, że to już będzie w lipcu dokonane, więc no tu dosyć jakby szybko Europejski Bank Centralny zadziała. No warto tutaj odnieść też do dzisiejszych i wczorajszych danych o inflacji tu z poszczególnych krajów eurostrefy, gdzie ta inflacja ponownie zaskakiwała w górę, więc no uważamy, że Europejski Bank Centralny będzie działał no tak szybko, jak to możliwe. No, że jakby tutaj przedstawiciele zapowiadali, że to będzie trzeci kwartał, no to już żeby nie wycofywać się z tych zapowiedzi, nie mieszać w tej komunikacji, będzie to zaraz początek lipca. No i już wtedy na tym posiedzeniu w pierwszej połowie lipca będzie można dokonać pierwszej podwyżki stóp procentowych. No i w przypadku Europejskiego Banku Centralnego do końca roku przewidujemy 3 podwyżki stóp. No to jest wyżej niż przewidywaliśmy na początku tego roku, wyznaczając wtedy 2 podwyżki stóp, no i nieco późniejsze zakończenie tego skupu aktywów. No i wreszcie, jeżeli chodzi o ten, żeby powiedzieć, główny bank centralny, który wpływa na zachowanie się rynkowych aktywów, no to jest Amerykańska Rezerwa Federalna.
No tutaj też jakby zdecydowanie ta skala podwyżek stóp procentowych jest wyższa od naszych początkowych oczekiwań. Teraz po podwyżce o 25 punktów w marcu i o kolejne 50 punktów w maju przewidujemy jeszcze trzy podwyżki o 50 punktów w czerwcu, lipcu, wrześniu. No i kolejne dwie podwyżki do końca roku doprowadzą ten poziom stopy Fedu, tych Fed Funds do 3,25, taki przedział. No i też od początku czerwca rozpocznie się program zmniejszania bilansów aktywów, czyli ten program Quantitative Tightening, czy to też jakby jest szybka zmiana. Przypominam, że w marcu dopiero skończył się program skupu aktywów, więc tutaj te zmiany jeżeli chodzi o tą płynność na rynku finansowym, są bardzo szybkie. No jakby diametralnie ta sytuacja się zmienia. Jeszcze na początku roku no te poziomy stóp były historycznie niskie, ta płynność była dostarczana. Jesteśmy w połowie roku, stopy szybko rosną, a płynność, jeżeli chodzi o banki, oczywiście centralne, na rynku jest ograniczana. No i to jest istotne, bo właśnie to ograniczenie płynności przez rynki finansowe plus ten potencjał odnośnie spowolnienia gospodarki wpłynął na notowania aktywów w ostatnich miesiącach. Tutaj zaczynając właśnie przychodząc od polityki monetarnej banków centralnych do rynku obligacji, to w zasadzie od wybuchu wojny mamy bardzo wyraźny trend wzrostowy, jeżeli chodzi o rentowności. Tutaj obligacje są przez inwestorów wyprzedawane właśnie z uwagi na oczekiwany wzrost stóp procentowych, no oczekiwaną walkę z inflacją. Tutaj mogę przypomnieć, że no im te stopy procentowe są wyższe, czy te oczekiwania tak na podwyżki stóp procentowych narastają, im ta inflacja jest wyższa, no to i rentowność obligacji rośnie, czyli te ceny obecnych na rynku obligacji spadają, no ponieważ no inwestorzy chcą być rekompensowani, tak, za to podejmowanie ryzyka, za jakby trzymanie pieniędzy, tak, w tych obligacjach. Inwestorzy wymagają wyższych stóp zwrotu. No i to właśnie albo przez wyższe kupony, no albo przez niższą cenę te wyższe stopy zwrotu, przyszłe wyższe stopy zwrotu są zapewnione, więc no stąd ten bardzo silny wzrost rentowności właśnie przez te zmiany oczekiwań odnośnie działań banków centralnych, przez wzrost cen surowców, jakby to wszystko jest połączone. No tu faktem jest, że w drugiej połowie maja mieliśmy pewną korektę, jeżeli chodzi o notowania rentowności. Natomiast no my uważamy, że to jest cały czas korekta w trendzie wzrostowym. No i właśnie biorąc pod uwagę te przedstawione nasze prognozy odnośnie dalszego wzrostu stóp procentowych, wysokiej inflacji, naszym zdaniem no zdecydowanie większe w takim otoczeniu jest prawdopodobieństwo, że jeszcze gdzieś tutaj do góry te rentowności w przypadku obligacji skarbowych będą szły. Natomiast jeżeli chodzi o rynek akcji, no tutaj też mamy spadki notowań. Jakby tutaj przedstawiam na slajdzie przegląd poszczególnych rynków. Jakby te rynki typu Nikkei czy Eurostoxx są spółki jakby bardziej, można powiedzieć, przemysłowe, czy jakby te sektory, które można powiedzieć częściowo wręcz korzystają na tych wyższych cenach energii, tam są bardziej przeważane. Natomiast no tutaj te rynki bardziej ryzykowne, no do których można powiedzieć należą emerging markets, to jakby jest EM, skrót od tych rynków rozwijających się. No też nasz rynek dosyć słaby w ostatnich miesiącach właśnie z uwagi na to ryzyko geopolityczne. No ale i amerykański indeks spółek technologicznych Nasdaq też nisko w zestawieniu. Tutaj jakby te spółki wzrostowe, można powiedzieć, odchorowują zdecydowaną eksplozję wycen po COVID-zie. Tam jakby no i można powiedzieć nadmierne oczekiwania co do właśnie tempa wzrostu tych nowych biznesów, czy to jest e-commerce, czy gaming, czy jakby ta cała sfera IT. Jakby no są to perspektywiczne branże, natomiast tutaj po prostu oczekiwania inwestorów były zbyt wysokie, co wraz z podwyżką stóp procentowych rosnącymi
rentownościami obligacji, no, wpłynęło na mocny reset tych wycen na tym rynku spółek technologicznych, stąd ich słabsze zachowanie na początku roku. No i właśnie też te dwa aspekty, które przedstawiłem na początku, czyli no, obawy o tempo wzrostu gospodarczego, wyższe stopy procentowe, no, wpłynęły na gorsze zachowanie się rynków akcji. Tu wprawdzie na początku roku no, sugerowaliśmy, czy no, byliśmy ostrożni, jeżeli chodzi o tą alokację odnośnie rynków akcji, tu może bardziej byliśmy ostrożni, jeśli chodzi o WIG, powiedzmy gdzieś polecaliśmy bardziej te inwestycje zagraniczne właśnie na rynkach rozwiniętych, czy właśnie głównie tutaj Eurostox czy S&P. Natomiast no, też nie spodziewaliśmy się aż jakby takich spadków, no bo właśnie przez no, nasze oczekiwania odnośnie czy tempa spadku koniunktury, czy tempa wzrostu stóp procentowych, no nie były aż, można powiedzieć, tak drastyczne, jak są teraz. No i teraz jakby przechodząc z tego wstępu makroekonomicznego na tutaj jakieś bardziej konkretne tematy, czy update tych tematów, które przedstawiliśmy na początku roku. Generalnie odnośnie jakby samych tematów tutaj jakby poszczególnych, można powiedzieć, dużych tytułów nie zmieniamy, natomiast no tutaj chcieliśmy skomentować, czy zachowanie się poszczególnych tutaj sektorów czy branż wymienionych w poszczególnych punktach, no czy powiedzieć, tak, czy one są w całości aktualne, czy może część tutaj jakichś naszych prognoz była nietrafiona. No jeżeli chodzi o ten pierwszy temat, to ja wprawdzie wspominałem, że jakby nie doszacowaliśmy tak tempa wzrostu inflacji czy tempa wzrostu stóp procentowych, natomiast no generalnie spodziewaliśmy się, tak, że ten trend będzie w tym roku na rynkach finansowych obecny, więc no tutaj przedstawione sektory czy rozwiązania inwestycyjne jak najbardziej na początku bieżącego roku sprawdziły się. Tutaj jeżeli chodzi o inwestorów bardziej konserwatywnych, polecaliśmy jako taką, no, czy dywersyfikację portfela, czy właśnie dla tych bardziej osób ostrożnych, może też jeden z głównych jakby elementów tego portfela są produkty strukturyzowane. Tam mamy bardzo jakby z góry, czy bardzo jasny jest, tak, profil wypłaty tego produktu, z góry wiemy, kiedy, jaki kupon będzie wypłacony, jaką mamy ochronę kapitału. Te produkty, które na przykład nasze biuro emituje, no mogą być oparte i na indeksach, koszykach spółek, surowców, też lokaty strukturyzowane na walutach, więc też coraz wyższy poziom stóp procentowych, no tak jak rośnie oprocentowanie zwykłych lokat czy depozytów w bankach. Tak w przypadku właśnie produktów strukturyzowanych, no oczywiście my też możemy coraz lepsze warunki czy parametry, no i to nie tylko o kupon, ale i czas trwania i tu jakieś dodatkowe parametry określające, tak, atrakcyjność tego certyfikatu jakby naszym klientom oferować, więc no tu przy, powiedzmy, mocno niepewnym rynku, no, dużej zmienności jest to jakby jeden z pomysłów, który można do budowy portfela używać. Drugą rzeczą, jeżeli chodzi o tutaj tą część bardziej konserwatywną, to mówiliśmy o obligacjach zmiennokuponowych, no i tu o ile rentowności, jak pokazywałem, obligacji stałokuponowych rosły, czyli ceny tych obligacji spadały, no tak w przypadku obligacji zmiennokuponowych tu zmiany cen nie były aż tak duże, czy wręcz jakby tu jakieś spadki cen były niewielkie czy minimalne, no tutaj wzrost stóp procentowych, wzrost tych stawek WIBOR 1:1 przekłada się na to, że te odsetki oferowane przez takie obligacje są po prostu wyższe, więc tutaj inwestor nic nie musi robić w ślad za wyższymi stopami procentowymi. Ten kupon płacony przez obligacje będzie po prostu wyższy. No i też tutaj mówiliśmy o takich strategiach bardziej alternatywnych, no to one są mniej dostępne, jeżeli chodzi o fundusze, przynajmniej na naszym rynku, fundusze inwestycyjne, tu można korzystać z funduszy notowanych na giełdach, czyli ETF-ów. Tutaj
mam na myśli, czy fundusze jakby grające na krótko, jeżeli chodzi o rynek obligacji, czy na przykład fundusze gdzieś bardziej ryzykowne, na przykład długu emerging markets tych państw rozwijających się, no przy czym to są już takie rozwiązania oparte o rynek długu, natomiast są to rozwiązania no jednak o wiele bardziej ryzykowne niż te pierwsze dwa, więc no to jest taki bardziej dodatek do portfela. No one też, no jeżeli szczególnie ktoś zainwestowałby w taki fundusz mający krótką pozycję na rynku obligacji, czy jakby grający na spadek cen obligacji, no to oczywiście ta stopa zwrotu byłaby dobra w tym roku, no przy czym jakby podkreślam, no te rozwiązania są nieco mniej dostępne na rynku, więc no to jest taki dodatek do portfela, no ale ten dodatek jakby podtrzymujemy. No jeżeli chodzi o rynek akcji, tutaj mówiliśmy o dwóch takich elementach, czyli jakby biznesy, które nie są kapitałochłonne, no i biznesy związane z surowcami, produkcją, czy same surowce, tak, czy produkcją tych surowców. No i to jak najbardziej się sprawdza tu, jeżeli chodzi o tą branżę finansową, to może poza bankami, to trzeba przyznać, że akurat notowania banków i w Polsce i na świecie jakby zachowywał się gorzej ostatnio niż rynek właśnie z uwagi na wojnę Rosji z Ukrainą, no i obawy o ten wzrost gospodarczy. Tam są takie spółki finansowe spoza branży bankowej, no zachowywały się lepiej, tutaj jakby dużych inwestycji te spółki nie potrzebują, a jakby czy wysoka generacja gotówki, o tak powiem powiedzieć, w takim otoczeniu jest przyjmowana przez inwestorów pozytywnie. No tak samo na rynkach zagranicznych REIT-y, czyli to są jakby podmioty inwestujące w portfel nieruchomości, jakby wypłacające regularne dywidendy, szczególnie na zachodzie czy na rynku amerykańskim te czynsze z nieruchomości są w bliski sposób powiązane z inflacją, więc to też daje zabezpieczenie inwestorów, więc to jakby ten sektor się w obecnych warunkach sprawdza. No i tak jak mówiłem, wzroście cen surowców, czyli ten ostatni punkt, no też nam się sprawdził od początku roku, no i tutaj też podtrzymujemy, że ekspozycja na jakby szeroki indeks surowców, czy to przez fundusz, czy jakby fundusz TEFI, czy fundusz ETF notowany, no to jak najbardziej to podtrzymujemy też, jak patrzymy na poszczególne spółki z branży surowcowej, czy to są spółki paliwowe, energetyczne, czy bardziej powiązane z metalami, tutaj pomimo ich znacznego wzrostu od początku roku, tutaj też jakby generowane wyniki i ich wycena versus te generowane wyniki cały czas są atrakcyjne. Nawet jakby ceny tych surowców dalej nie rosły, no to ten poziom tych wyników jest cały czas bardzo atrakcyjny. Więc tu można podsumować, że jakby te wszystkie przedstawione na początku roku punkty były trafione i te punkty podtrzymujemy w dalszym ciągu. Drugi trend mówił o wzroście inwestycji właśnie po COVID-zie, jakby i to zarówno ze strony przedsiębiorstw, jak i rządów, czy innowacyjne, czy rozwiązania, czy po prostu rozwój infrastruktury. No i to w większości mógłbym powiedzieć też się sprawdziło tutaj, szczególnie wojna pomiędzy Rosją a Ukrainą przyspiesza te inwestycje w transformację energetyczną, w te odnawialne źródła energii, więc to się sprawdza. Tutaj jeden obszar, który mniej się sprawdził, to te inwestycje bardziej pod kątem IT, tak jak wspominałem, jakby w tym krótkim terminie ten rynek, powiedzmy, czy rozwiązań, tak, szczególnie mam tu na myśli sektor oprogramowania, no gorzej sobie radził właśnie z uwagi na to, że on był wysoko wyceniany po COVID-zie, no i tutaj jakby ta wycena wskaźnikowo spada, natomiast no jakby fundamenty się nie zmieniły, tak, przedsiębiorstwa inwestują i będą inwestować w tą cyfrową transformację, przy czym no po prostu ten okres, który mieliśmy od początku roku, no jak się okazał, był jeszcze okresem zbyt krótkim, tak, żeby te strukturalne czynniki przeważyły nad tymi krótkoterminowymi obawami, więc tutaj rzeczywiście jakby ta część, nazwijmy to, bardziej technologiczna, no gorzej performowała, nie ma co ukrywać. Natomiast no tutaj reszta, no i tu uważamy, że w krótkim terminie może, tak powiem, zakończyć na jeszcze trochę
jakby tego gorszego zachowania może być przed nami, no bo dopóki tutaj nie będziemy mieli jasności, jakie mocne będzie to spowolnienie gospodarcze, jak daleko te podwyżki stóp procentowych, szczególnie w przypadku Fedu, będą miały miejsce, no to te sektory mogą radzić sobie gorzej, postrzegane jako bardziej ryzykowne. Tutaj też można, powiedzmy, część tej, nazwijmy to, bardziej ryzykownych rozwiązań, jeśli chodzi o ochronę zdrowia, zaliczyć. Natomiast no, powiedziałbym, że cała reszta jest trafiona i ją podtrzymujemy, no bo tu właśnie inwestycje związane z infrastrukturą, z centrami danych, logistyką, właśnie tą transformacją energetyczną, czyli to wszystko, co tutaj mamy w tych punktach wymienionych, no to jest tutaj też, powiedzmy, healthcare, czy ta ochrona zdrowia w takim bardziej tradycyjnym, nazwijmy to, znaczeniu, no to czy po wyjściu z pandemii, czy właśnie w obliczu spowalniającej gospodarki, tutaj szczególnie rządy będą próbowały tą koniunkturę pobudzić, czy podtrzymać właśnie z uwagi na te czy poprzez tak te inwestycje, więc no tutaj te sektory skupione na, powiedzmy, może mniej IT, bardziej na takich rozwiązaniach, jak to nazwać, nie digitalizacji, tylko tej jakby realnych tak inwestycji w jakiś sprzęt, tak, czy produkcję baterii, tak, czy tą transformację energetyczną, no to ta część jakby gospodarki, ta część rynków akcji powinna naszym zdaniem radzić sobie dobrze. No i tu powiązany temat był odnośnie recyklingu i tej zielonej ekonomii. Tu można powiedzieć, że trafiony, przy czym też od razu chyba bym zastrzegł, że to jest bardziej długoterminowa tendencja. Trafiony w tym sensie, że wzrost cen surowców, co tutaj też na slajdzie pokazuje, jakby tym bardziej wymusza czy prowokuje te inwestycje właśnie w recycling, w przetwarzanie odpadów, w większą oszczędność energetyczną, w magazynowanie energii, tak, w współdzielenie produktów, więc no jakby tutaj te spółki radziły, radzą sobie dobrze, przy czym oczywiście też zastrzegam, to jest temat taki bardziej długoterminowy, też miejmy nadzieję mniej zależny od koniunktury gospodarczej, więc tutaj to jest dopiero początek takiego wieloletniego trendu, natomiast no na razie wszystko wskazuje na to, że ten trend no po prostu jak najbardziej się sprawdza, więc no tutaj tu szczególnie te, co podkreślam, obszary no jak najbardziej są, można powiedzieć, aktualne, no i w nie wierzymy, myślimy, że jakby spółki działające w tych obszarach będą radziły sobie dobrze. Kolejny temat był taki bardziej ogólny, jeżeli chodzi o rynki akcji, mówił on o lepszym zachowaniu się mniejszych spółek. No i tu akurat trafiliśmy połowicznie. W przypadku, tutaj może na wykresie to będę pokazywał u góry po lewej, to jest wykres relatywnej siły małych spółek versus duże spółki. No i ta relatywna siła w takim brązowym kolorze to jest dla Polski. No i tu widać, żeby powiedzieć, jak rośniemy, to te spółki małe w Polsce są silniejsze od spółek dużych, więc jakby ten trend przez nas przewidywany się sprawdził. Natomiast w przypadku Stanów Zjednoczonych, jak spadamy, no to duże spółki są silniejsze od małych, więc no tu na razie trzeba powiedzieć jasno, jeszcze ten trend się nie sprawdził. No w przypadku Stanów Zjednoczonych czy Europy te mniejsze spółki postrzegane są po prostu jako bardziej ryzykowne, no więc w takim obliczu gospodarczym czy rynków finansowych, jak przedstawiłem na początku, jak mówiłem, no aż takich podwyżek stóp procentowych, aż takiej inflacji, czy aż takiego spowolnienia się nie spodziewaliśmy. No i w takim otoczeniu tutaj inwestorzy postawili na jakby bardziej bezpieczne, duże spółki, te małe spółki, pomimo tego, iż jakby no tutaj ich wyceny są rekordowo niskie względem spółek dużych, no jeszcze nie znalazły uznania, można powiedzieć, w oczach inwestorów. No i myślimy, że to uznanie te małe spółki znajdą, przy czym no znów trochę będzie trzeba dłużej poczekać, w tym sensie, no, że jeżeli będziemy już mieli ten dołek koniunktury gospodarczej, no to wtedy te małe spółki lepiej się zachowują właśnie
w przypadku rozpoczęcia odbicia gospodarczego, no to liczyliśmy, że to będzie miało miejsce trochę szybciej i to spowolnienie będzie słabsze. No trochę te oczekiwania się przesuwają, więc no cały czas te wyceny są coraz bardziej atrakcyjne, tylko tak jak wspominam w przypadku rynków zagranicznych, no musimy mieć jakiś czynnik, tak, który zmieni postrzeganie inwestorów odnośnie tych spółek, no a ten czynnik, jak pokazywałem, no trochę się przesuwa w przyszłość i dopiero jak gdzieś będziemy bliżej tego dna spowolnienia gospodarczego, wtedy prędzej jakby będą warunki do odbicia tych małych spółek. Natomiast w przypadku Polski tutaj akurat jest na odwrót, to spowolnienie gospodarcze, to ryzyko geopolityczne bardziej naszym zdaniem będzie wpływać na spółki duże, no bo czy jakby no coraz więcej mówi się o czynniku regulacyjnym czy ryzyku politycznym tutaj naszym wewnętrznym, to mocno może wpływać na sektor bankowy, paliwowy czy energetyczny, na dużo jakby takich, czy większość takich spółek to jest właśnie WIG 20, a jakby ten przegląd branżowy, czy właśnie więcej też takich branż, powiedzmy bardziej rozwojowych, czy mniej związanych z bieżącą koniunkturą gospodarczą jest właśnie w przypadku średnich i mniejszych spółek notowanych na warszawskiej giełdzie, więc no tu cały czas uważamy, że te indeksy MWIG, SWIG, pewnie w szczególności SWIG, powinny radzić sobie lepiej niż WIG 20, więc jakby podsumowując ten temat, sprawdził się na razie połowicznie, no i też przewidujemy, że tak połowicznie w następnych miesiącach ta jakby ten kierunek będzie, czyli w przypadku Polski okej, te małe spółki będą się zachowywać lepiej, to jest, było i jest zgodne z naszymi oczekiwaniami. W przypadku rynków zagranicznych no jakby te trudniejsze warunki rynkowe, większa zmienność na razie będą, powiedzmy, wbrew tym naszym początkowym oczekiwaniom wspierać spółki duże. No i na zakończenie temat dotyczący spółek technologicznych, tu można powiedzieć, że najmniej jak na razie trafiony, wprawdzie on też, tak jak ten temat trzeci, jest takim tematem najbardziej długoterminowym, natomiast no też trzeba przyznać, że no nie spodziewaliśmy się aż tak mocnej korekty, jeżeli chodzi o ten sektor technologiczny, więc no tu jakby przedstawiłem na slajdzie jakby te wszystkie branże, które gdzieś przewidywaliśmy, że właśnie w ramach rozbudowy takiej długoterminowej, tych wirtualnych światów, tego metaversu, no i tutaj naszej obecności właśnie w internecie będą korzystać, no to tak, część tych branż zaznaczonych na czerwono, tak jak już trochę wcześniej wspominałem, no jednak bardziej odchorowuje ten wzrost wycen związany z COVID-em, no i teraz te wyceny mocno się korygują właśnie z uwagi na tą niepewność gospodarczą. No i tu przewidujemy tak właśnie takie branże gaming czy e-commerce, czy tu jakby te branże związane bardziej gdzieś wokół kryptowalut czy tej wirtualnej rzeczywistości. No tu ta niepewność pozostanie większa i rzeczywiście te spółki mogą trochę gorzej się zachowywać. Natomiast no takie sektory bardziej związane z tym tematem drugim odnośnie innowacji i tych inwestycji infrastrukturalnych, czyli na przykład sektor cyberbezpieczeństwa, sektor 5G, półprzewodników czy tych płatności elektronicznych, no te spółki powinny naszym zdaniem radzić sobie w tym otoczeniu lepiej, no chociażby przywołując zwiększone wydatki na obronność w strefie euro, no to te wydatki też dotyczą tej cyberobronności, więc tutaj przykładowo nakłady na to cyberbezpieczeństwo będą szybko rosnąć. No tak samo też w coraz bardziej w obrębie takiego, powiedzmy, geopolitycznego postrzegania bezpieczeństwa jest ta produkcja półprzewodników dosyć mocno obecnie skoncentrowana w Azji, więc tu czy Stany Zjednoczone, czy Europa, myślę, że będą chciały mocno w ten sektor inwestować, żeby tą produkcję zabezpieczać na swoim terytorium po prostu. No i tak samo na przykład inwestycje w 5G, no zmiana jakby tego standardu komunikacyjnego, no to jest coś, co postępuje, no to jest jakby trend niezależny tak od trendów gospodarczych, po prostu modernizacja, tak, budowa tych sieci, rozwój tych technologii, no to no po prostu są i te inwestycje już trwają i będą trwać. No i tak samo, jeżeli chodzi o ten sektor płatności, tutaj jakby może być on wręcz postrzegany naszym zdaniem jako częściowo
takie zabezpieczenie przed inflacją, no bo tutaj te spółki procesujące, tak, przetwarzające płatności, czy działające w obrębie tych płatności, jakby ich, często ich model, czy podstawa modelu biznesowego jest taka, że one pobierają po 100% od transakcji, no więc rosnąca inflacja, która zwiększa wartość tych transakcji, no też jakby jeden do jednego przekłada się na te jakby pobieranie, tak, tych prowizji. Więc to tutaj też oczekujemy tak, że ten sektor będzie się w długim terminie dobrze rozwijał. Więc no tu podsumowując ten temat, nie ma co ukrywać, nam najmniej wyszedł właśnie szczególnie w obrębie jakby tych spółek mocniej przecenionych, mocniej wycenionych w górę po COVID-zie, no i teraz w związku z tym też mocno w drugą stronę się wahadło jakby odbija. No można powiedzieć, że jeżeli ktoś ma przynajmniej kilkuletni horyzont inwestycyjny, to pewnie te spadki są coraz jakby lepszą okazją do zakupu. Natomiast no tak patrząc w horyzoncie najbliższych kilku miesięcy, no spodziewalibyśmy się jeszcze dużej zmienności, jeżeli chodzi o ten generalnie tak sektor technologiczny. Tu od razu widzę kątem oka pytanie na czacie jest o PayPal, tak, on rzeczywiście też jest zaliczany do tych jakby tego sektora płatności, natomiast no też tutaj PayPal ma bardziej rozwinięty biznes, czy jakby też ten wzrost wyceny był jakby, no, była to spółka, nazwijmy to, w tym koszyku covidowym, tak, jeżeli mogę powiedzieć, zaliczana, no i ten wzrost wyceny był wysoki, natomiast no wydaje się, że też ten spadek, który jest obecnie, no już wycena i też sama cena akcji spółki jest poniżej nawet dołków sprzed COVID-u, więc no wydaje się, że tak jak mówiłem, to wahadło trochę zbyt mocno w drugą stronę tej przeceny postępuje. No tu faktem jest, że spółka trochę jakby zawodziła oczekiwaniami swoich inwestorów, też była zmieniona dosyć nieoczekiwanie strategia, tej rynek koncentrował się na wzroście użytkowników, natomiast no spółka poinformowała, że ten wzrost będzie mniejszy, raczej skłania się na monetyzację tych użytkowników, więc no też w połączeniu z powalniającym wzrostem gospodarczym, no tu są, no były po prostu obawy inwestorów o tempo wzrostu, natomiast są tam wyniki cały czas też rosną, no po prostu nie tak szybko, jak to miało miejsce w trakcie COVID-u, ale rosną, więc no tutaj bardziej bym patrzył przez pryzmat wyceny i sentymentu inwestorów niż tego, że coś fundamentalnie w tej spółce się zepsuło. No a pewnie bardziej jakby patrząc na jakby bardziej dojrzałe spółki, takie jak Visa czy Mastercard, czy też jakby tak jest ciekawa spółka, też procesor płatności w Europie, Adyen, jakby no tu te spadki aż takie mocne nie były, no a jakby właśnie ten wzrost wyników jest nadal bardzo, bardzo ciekawy, więc no też można powiedzieć w ramach nawet pozytywnie ocenianego przez nas sektora, no mogą być oczywiście lepsze i gorsze spółki, tak, jeżeli na to patrzymy. No i tu jak jesteśmy też przy temacie spółek technologicznych, widzę kolejne pytanie odnośnie spółek gamingowych. No to jest też ten koszyk, można powiedzieć, postrzegany jako te spółki covidowe. No i też chyba tam, no z mojej strony komentarz taki sam, no tutaj jakby no część, szczególnie tych mniejszych spółek, szczególnie mówiąc o New Connectie, jakby ten wzrost wycen i tu jakieś apetyty czy oczekiwania inwestorów były no zbyt duże, tak? Zbyt ta wyobraźnia po COVID-zie była rozpalona, no a tutaj też często spółki nie dowoziły, tak, jeżeli chodzi o premiery gier, no widać, że jednak ta praca zdalna być może wpłynęła, tak, na opóźnienia premier, czy nieudane premiery, no, jak widać było przez pryzmat Cyberpunka i CD Projektu. No i też jakby ta jedna duża nieudana premiera, można powiedzieć, też
też zepsuła ten sentyment, jeżeli chodzi o spółki, no bo na przykład też mamy taką spółkę jak Playway, no tam akurat ten, powiedzmy, portfel jest bardzo zdywersyfikowany, no i tam były dobre premiery po drodze, natomiast no to też na, i o ile te wyniki chyba wczoraj publikowane za pierwszy kwartał i wcześniej na przykład za czwarty kwartał były powyżej oczekiwań i wręcz zanotowały wzrost rok do roku, no to tak kurs w ślad za całym rynkiem spada. Więc no tu wydaje mi się, że tak patrząc szeroko, może właśnie jakbym chciał skonkludować, no ten sektor polskiego gamingu no zachowuje się podobnie jak sektor gamingu zagranicznego, czyli no mamy trochę, powiedzmy, ujścia powietrza, tak, można powiedzieć, z tej bańki po-covidowej, no i tu na razie rynek można powiedzieć, tak jak w trakcie tych wzrostów covidowych to nie rozróżniał dobra czy zła spółka, robią gry, to kupujemy i ona rośnie kilkaset procent. No tak teraz chyba już jesteśmy na etapie w drugą stronę, że nieważne czy spółka jest dobra czy zła, o widzę, że jest gaming, no to sprzedajemy, tak, i te wyceny już są na coraz niższym poziomie. Więc no przy takim otoczeniu, jakie mamy, właśnie rosnących stopach procentowych, no gdzieś tam odwrotu od tych spółek wzrostowych, no pewnie ten sektor gamingu może być jeszcze pod presją, natomiast no już na poziomie pojedynczych spółek wydaje się, że powoli można szukać jakichś okazji inwestycyjnych, no przy czym pewnie szybko nie powtórzymy, tak, takiej silnej hossy, no jaka miała miejsce na tym sektorze w poprzednich, tak, dwóch latach. Tak, no płynnie przechodząc do dalszych pytań, znaczy jeżeli tak, chodzi, może tak powiem, o naszą prezentację, tą część prezentacyjną, to jest tyle, także teraz będę dalej odpowiadał na pytania, także tutaj dziękuję za jakby obejrzenie, wysłuchanie jakby tutaj głównej części. Na stronie tematy inwestycyjne 2022 jest właśnie ten zaktualizowany raport do pobrania. Też zachęcamy do śledzenia naszej strony internetowej Biura Maklerskiego, czy to jeżeli chodzi o ofertę produktów, czy też o stronę z naszymi analizami Zespołu Doradztwa Inwestycyjnego, także dużo komentarzy, materiałów rynkowych tam publikujemy, także zachęcamy też do zapisania się na nasz newsletter, przy czym to jakby dystrybuujemy dla klientów naszego banku, więc no taki mail jakby, jaki Państwo podali przy rejestracji do rachunku maklerskiego, też prosimy podać do rejestracji na newsletter. No i przechodząc może z powrotem do pytań, kolejne pytania a propos funduszy obligacji skarbowych. Ja tu może wrócę do tych początkowych slajdów makroekonomicznych, no bo tu od tego jakby zachowanie obligacji zależy. No i podzieliłbym może tak tą odpowiedź, na dwie części, no bo to zależy, o jakich konkretnie funduszach mówimy. Jakby nie ma tak łatwo, że mógłbym się odnieść bezpośrednio do całej grupy, bo jednak cała grupa jest dosyć zróżnicowana. No bo jeżeli mówimy o takich funduszach dawnych, pieniężnych, czy właśnie funduszach, które posiadają krótkoterminowe obligacje skarbowe, te obligacje zmiennokuponowe, czy też poza funduszami obligacji skarbowych, no to głównie takie obligacje to są obligacje korporacyjne, więc do takiego grona, powiedzmy, funduszy obligacji skarbowych krótkoterminowych i do funduszy obligacji korporacyjnych, no to bylibyśmy przy obecnym poziomie stóp procentowych i rosnącym WIBORze, no pozytywnie nastawieni, jakby te rozwiązania, one też traciły po prostu z uwagi na to, że ten duży odpływ kapitału klientów z funduszy no zmuszał wszystkich po prostu do sprzedawania tych obligacji, no i przez to te ceny spadały. Natomiast no tak patrząc w przód, przy tym poziomie kuponów, jakie oferują obligacje zmiennokuponowe, no i biorąc pod uwagę fakt, że ceny tych obligacji zmiennokuponowych są o wiele mniej zmienne względem obligacji stałokuponowych, no to właśnie, powiedzmy, takie dwa sektory, jeżeli chodzi o fundusze obligacji, preferujemy, czyli jeszcze raz fundusze obligacji skarbowych krótkoterminowych i fundusze obligacji korporacyjnych. No a fundusze uniwersalne czy fundusze obligacji skarbowych długoterminowych, no na razie mogą zachowywać się gorzej, no dopóki ten trend
wzrostowy, jeżeli chodzi o rentowności obligacji, czyli to oznacza spadek cen tych obligacji będzie kontynuowany, no tak jakby no te fundusze są nieco bardziej ryzykowne, no i tutaj ta stopa zwrotu będzie gorsza. Natomiast jeżeli będziemy mieli odwrócenie tego trendu, czy tak jak tutaj gdzieś można szeroko powiedzieć, będziemy mieli szczyt inflacji, no też tutaj gdzieś spodziewamy się tego szczytu, tak jeżeli chodzi o podwyżki stóp procentowych, no to niewykluczone, że gdzieś w przyszłym roku ten trend się odwróci i to właśnie te fundusze obligacji długoterminowych, czy generalnie fundusze uniwersalne będą zachowywać się lepiej niż te fundusze korporacyjne czy obligacji tych krótkoterminowych, tych pieniężnych. Natomiast no ciężko jakby ciągle wyznaczyć, tak, kiedy jakby tutaj ten dołek czy górka będą miały miejsce. No i tu w sumie podobne pytania, tak, widzę rokowania portfela inwestycyjnego oszczędnościowego czy fundusz konserwatywny, to jest ta sama historia, no w portfelu oszczędnościowym to jest głównie, jeżeli dobrze pamiętam, chyba lokata kapitału, więc no to są te fundusz konserwatywny, jeżeli mówimy o ofercie naszego TFI BNP Paribas, właśnie fundusz konserwatywnego, tak, oszczędzania i fundusz lokata kapitału, są te fundusze bardziej właśnie nastawione na rynek tych obligacji zmiennokuponowych i obligacji korporacyjnych, więc no po tych jakby no i to też widać, tak, te spadki wycen no były zdecydowanie mniejsze niż w przypadku funduszu obligacji. No i tutaj uważamy, że no ten też coraz wyższy poziom stóp procentowych no przekładać będzie się na to, że ten spadek wycen na tych funduszach będzie coraz wolniejszy, no a wręcz te wyceny no powinny już w kolejnych miesiącach coraz wyraźniej rosnąć. No oczywiście też jakby może wracając, tak, tu akurat nie mam takiego bardziej długoterminowego wykresu, no ale też ten ruch, jaki mieliśmy na rynku obligacji w ciągu ostatniego roku, no był na naszym rynku w zasadzie niespotykany, tak, w historii rynku obligacji, no bo tutaj wzrost rentowności, to jest ta lewa skala, to są polskie obligacje skarbowe gdzieś poniżej 2% do 7% prawie procent w przypadku obligacji długoterminowych, no to cofnęliśmy się gdzieś do, bym musiał nawet chyba na drugiej stronie zobaczyć, żebym Państwu źle nie powiedział, no cofnęliśmy się o ładnych parę lat, jeżeli chodzi o historię do tyłu, no więc no te wszystkie zyski, które fundusze obligacji w ciągu ostatnich kilku lat wypracowały, no to w ciągu tego jednego całego roku powiedzmy straciły, tak, więc jakby takiej dynamiki spadkowej no nie było nawet czy w roku 2008-2009, kiedy mieliśmy kryzys, czy w latach wcześniejszych, więc no teraz w zasadzie ten poziom rentowności właśnie doszedł, tak, do tego poziomu z roku 2008-2009 w jeden rok, tak, a spadek rentowności no, miał miejsce przez 10 lat, więc no, to obrazuje skalę zmian, jakie na rynku obligacji skarbowych zaszły, więc no, też nie ma się co oszukiwać, nie będzie tak, że te fundusze, nie wiem, w parę miesięcy czy nawet w pół roku te straty odrobią, no i będzie to proces dłuższy, no tak jak mówiłem, ta ponad 10-letnia hossa na obligacjach w zasadzie została, jeżeli mówimy o rentownościach, skasowana w ciągu roku, no i to miało odzwierciedlenie w historycznym zachowaniu tych funduszy. Natomiast no patrząc w przyszłość, no uważamy, że jesteśmy no też coraz bliżej tego momentu, że coraz lepiej, tak, te jakby te portfele powinny się zachowywać. Tak, tu jeszcze po kolei tutaj pan Jarosław pyta o możliwości wzrostu sektora żywnościowego na przykładzie makaronów polskich. Ja od razu powiem, że no, o pojedynczych spółkach nie możemy się konkretnie wypowiadać, no bo tutaj musielibyśmy z panem podpisać umowę doradztwa inwestycyjnego, no to jest webinar mimo wszystko otwarty, więc no, jakby ktoś wysłał do KNF-u, no to niestety możemy ponieść konsekwencje doradztwa, bez umowy doradztwa. Też przyznam się, że akurat tej spółki nie znam, to jest jakby spółka gdzieś mniejsza spoza spektrum na naszych inwestycji. No gdzieś generalnie sektor żywnościowy no na naszej giełdzie jest dosyć, powiedzmy, mało obecny.
bardziej taki sektor FMCG, tego handlu detalicznego. Tu raczej byśmy byli w miarę, szczególnie taki sektor FMCG, tak supermarketów, tak, czy małych sklepów, bardziej pozytywnie nastawieni. Natomiast no, jeżeli chodzi gdzieś o sektor żywnościowy, to chyba w chwili obecnej na naszej spółce, znaczy na naszej giełdzie, no największymi spółkami to były spółki ukraińskie, no to w chwili obecnej tutaj no inwestycje jednak są bardzo ryzykowne, więc jeżeli już miałbym coś jakby szukać jakichś tematów inwestycyjnych w takim obszarze, to po prostu spółki zagraniczne czy no ETF-y, tak, na tą branżę żywnościową, czy po prostu jest też taki ETF na indeks surowców rolnych, więc no to co raczej w takim kierunku bym podążał, no bo w przypadku spółek to też są różne historie, no bo spółka może zarabiać, jakby jej przychody mogą rosnąć tak z tytułu wyższych cen jakby z tej sprzedawanej żywności, no ale równocześnie nie wiadomo jak z marżami, no bo czy ceny nawozów, czy ceny jakby też produktów rolnych, czy ceny wynagrodzeń, czy ceny transportu paliw rosną, więc to niekoniecznie jeden do jednego musi przekładać się na wyniki, więc jakby też ostrzegam, że okej, okay, mamy tutaj motyw, że rosnące są ceny żywności, na przykład taki fundusz ETF, który po prostu bezpośrednio w kontrakty terminowe na tą żywność inwestuje, może zarobić, a pojedyncza spółka niekoniecznie, więc tak od razu zwracam uwagę. Tu jeszcze było też pytanie, tak skacząc po tematach, frank w górę w związku z prognozą podniesienia stóp procentowych przez SNB, czy to jest Szwajcarski Bank Centralny, i braku dyscypliny w finansach PL. Jeżeli ja bym musiał sobie sprawdzić na boku tutaj, jaką tabelkę mamy dla franka, może tak nie powiedziałem o walutach, zaczynając od głównych par walutowych, czyli mam tu na myśli, no akurat dla Polski, no to mam tu na myśli euro PLN, no spodziewamy się generalnie stabilizacji kursu walutowego, czyli jeżeli patrzymy na wykres, no to jest gdzieś 4,60, 4,70 ostatnio taka konsolidacja, no i tu uważamy, że te poziomy po prostu będą kontynuowane. W przypadku dolara do złotego tutaj spodziewamy się umiarkowanej aprecjacji, czyli to oznacza spadek kursu. No ile w krótkim terminie oczywiście widzimy ryzyko, że ten dolar może być silniejszy, no bo właśnie wzrost stóp procentowych Fedu, większy wzrost stóp procentowych Fedu, jakby ta niepewność polityczna i gospodarcza, no to jakby zwiększa popyt na amerykańskiego dolara, no tak w terminie nieco dłuższym, bardziej końca roku czy przyszłego roku, no tu jednak EBC powinien z tymi podwyżkami przyspieszać i no po prostu oceniamy, że ten dolar już jakby no dosyć mocno te wszystkie obawy i podwyżki stóp procentowych w Stanach wycenił, więc no tu byśmy spodziewali odwrócenia tendencji, jeżeli chodzi o euro dolara, powrót powyżej 4,10 czy nawet bliżej 4,15 w horyzoncie za rok. No jeżeli chodzi o franka szwajcarskiego, no tutaj jakby mamy prognozy lekkiego spadku kursu, natomiast no też ten spadek nie będzie jakiś wyraźny z uwagi na to, że właśnie no nasza waluta względem euro czy dolara w miarę będzie stabilna, no to tutaj raczej też tak do końca roku taki szeroki trend boczny w przypadku franka byśmy widzieli. Natomiast no oczywiście w takich, powiedzmy, okresach zawirowań rynkowych, no to frank, podobnie jak dolar, jest postrzegany jako ta bezpieczna przystań, więc jeżeli to jakaś sytuacja gospodarcza czy polityczna, no, czy w naszym kraju, czy na świecie będzie się bardzo mocno pogarszać, jakby mocniej niż to teraz, powiedzmy, oczekujemy, no to oczywiście gdzieś te notowania CHF, PLN-u mogą być przejściowo wyżej. Tak, tu o funduszach dwa pytania. Tu kolejne takie dłuższe pytanie o portfelach funduszy. No ja myślę, że to opisałem, no tak może też mówiąc o tych portfelach bardziej ryzykownych, tak, no bo tu mówiliśmy o funduszach obligacji, no ale też mówiąc o akcjach, no mieliśmy też w zasadzie niespotykaną w ostatnich nawet kilkunastu latach sytuację taką, że zarówno mamy silne spadki na rynku akcji,
i mamy silne spadki na rynku obligacji, więc jakby niezależnie, czy byliśmy zainwestowani, mogę tak powiedzieć, w aktywa ryzykowne, czy aktywa bardziej bezpieczne, no to ponieśliśmy straty. No i to jest, no jest to sytuacja bardzo rzadka, tak? No najczęściej na rynku jest tak, że gdzieś te elementy się kompensują, czy nawet w dobie spadających stóp procentowych w poprzednich latach mieliśmy zarówno hossę na rynku obligacji i hossę na akcjach. No w tym roku mamy mocne odwrócenie tego trendu, więc no zawsze no trzeba brać pod uwagę, że jest to bardzo jakby skrajny odczyt czy sytuacja i takie rzeczy raczej rzadko powinny się powtarzać w kolejnych latach. Więc no tu mógłbym powiedzieć, no niezależnie co byśmy wybrali, no to te spadki byłyby no niestety mniejsze albo większe, no i tu bardzo ograniczone jakby rynki, no tak jak rynek surowców, czy tych spółek surowcowych, tak w ogóle zanotowały jakiekolwiek wzrosty od początku roku, na przykład no sukcesem w przypadku, nie wiem, no spółek healthcare czy jakichś spółek defensywnych jest to, że one po prostu mniej spadły, tak, niż szeroki rynek, więc no tutaj no w takich warunkach, jakie były, no to naprawdę ciężko byłoby osiągnąć dodatnią stopę zwrotu na jakby na tym, co mamy, czy co na tym, co mieliśmy, tak, w portfelach, czy generalnie na całym rynku. Tutaj widzę pytanie, jak Państwo oceniają spółki technologiczne USA z sektora cloud? Są obecnie po przecenach rzędu 60%. To trochę starałem się nawiązywać do tego pytania zarówno w temacie drugim, jak i piątym, czyli jakby tutaj no widzimy, że w dłuższym terminie właśnie te centra danych, czy właśnie ten cloud computing, czy te oprogramowania, tak, te spółki sales, software as a service, no jakby ten spadek wycen jest mocny, natomiast no tutaj te bardziej długoterminowe, powiedzmy, podstawy fundamentalne tych biznesów no nie są naszym zdaniem zagrożone, więc no o ile właśnie ten długi termin jest ok, no to tak jak tutaj przedstawiałem, no w krótkim terminie no pewnie gdzieś ta zmienność na rynku ma, no jest i będzie miała swoje miejsce, natomiast no chyba tak jak mówiłem, no jeżeli ktoś ma przynajmniej kilkuletni horyzont inwestycyjny, to oczywiście te spadki, tak jak tutaj pan Paweł pisze, rzędu 60%, no wydaje mi się, że można traktować jako okazję inwestycyjną, no przy czym czy ciężko mi stwierdzić, czy ten dołek ma miejsce już, czy to będzie na przykład za 3 miesiące, czy za pół roku, tak, natomiast no jakby jakaś regularna akumulacja na tych poziomach no może być, wydaje mi się, w takim kilkuletnim horyzoncie no całkiem ciekawą tak opcją na parę lat do przodu. Tak, kolejne pytanie. Czy w dobie zbliżającego się ostrego spowolnienia fundusze obligacji korporacyjnych nie niosą ze sobą podwyższonego ryzyka defaultu niektórych papierów wchodzących w skład tych funduszy? No istotnie jakby no to ryzyko rośnie, no przy czym też jakby no znaczna część tutaj funduszy polskich, szczególnie tutaj też patrzę przez pryzmat naszej oferty, czy to jeżeli chodzi o fundusze naszego TFI, czy powiedzmy fundusze zewnętrzne, jakie my mamy w naszej usłudze doradztwa inwestycyjnego, no to raczej są takie rozwiązania bardziej w kierunku spółek blue chipowych czy spółek bezpiecznych, więc no tutaj powiedzmy spowolnienie nie jest jeszcze zagrożeniem, no jakbyśmy mieli kryzys i no gdzieś kwartały z ujemnym wzrostem gospodarczym i jakby no taką sytuacją, jaką no nie wiem, mieliśmy miejsce w roku 2008 czy 2009, no to tak rzeczywiście do tego sektora nie bylibyśmy pozytywnie nastawieni. Natomiast no uważamy, że jednak jakby no patrząc przez pryzmat emitentów, czy no jednak tego, że jakby no ta sytuacja gospodarcza też znacząco pozwoliła poprawić bilansy spółek, no, no nie widzimy tu jakiegoś takiego, jak powiedzieć, alarmującego zagrożenia, no przy czym oczywiście to ryzyko jest. No i to ryzyko widać też w notowaniach funduszy zagranicznych, bo jak spojrzymy sobie na sektor, czy to nawet investment grade, czyli tych emitentów, powiedzmy, bezpiecznych, czy tych emitentów high yield, czyli o tym ryzyku, powiedzmy, nie o tym ratingu nieinwestycyjnym czy śmieciowym, no tam widać spadki wycen były dosyć wyraźne, no przy czym nie, jakby no nie ma na razie jakichś danych o zwiększonym bankructwie, na razie po prostu rynek
wyceniając to zawsze tak działa, że wyceniając to spowolnienie gospodarcze, no, inwestorzy chcą mieć jakby większą rekompensatę za to podejmowane ryzyko, więc jakby te notowania spadają, ale ta rentowność obligacji właśnie tych high yield rośnie. Natomiast no tu też nie mamy jakby no jeszcze do czynienia z jakimś alarmującym stanem, jeżeli chodzi o wyniki, czy bilanse, czy spłacalność tych obligacji. No i po tym, jak te spółki jednak dużo zarabiały, szczególnie po COVID-zie w ostatnich latach, no to rzeczywiście już byśmy musieli mieć do czynienia z poważnym kryzysem, żebyśmy mieli do czynienia z falą upadłości takich większych tak emitentów. No nie mówię tu, nie wiem, jakichś mniejszych biznesach, czy jakby jakiejś jednoosobowej działalności gospodarczej, no ale to jest, no nie są to takie tematy tutaj omawiane w przypadku rynku obligacji korporacyjnych. No i tu w sumie chyba właśnie podobne pytanie, czy grozi nam potężna recesja? No myślę, że w ogóle nam recesja za bardzo nie grozi, a tym bardziej potężna. No, można powiedzieć o potężnym, ale spowolnieniu. No i żebyśmy się dobrze zrozumieli, no recesja, no to mam tu na myśli ujemny wzrost gospodarczy, czyli spadek PKB rok do roku. No tu jak pokazywałem nasze prognozy, no to PKB cały czas będzie rosło, tylko po prostu w o wiele wolniejszym tempie niż to miało miejsce w poprzednich latach, no bo tak na przykład patrząc na Stany Zjednoczone, tutaj produkt krajowy w 2021 roku wzrósł o prawie 6%, w tym roku wzrośnie o niecałe 4%, w przyszłym roku wzrośnie o 2,5%, więc no to jest spowolnienie, tak, tutaj spadamy, natomiast jakbym sobie tu narysował, tu jest tak gdzieś 0, no to tu do tego zera nie dojdziemy, tak, moim zdaniem mamy bezpieczny bufor, tak, jeżeli chodzi o to tempo wzrostu. No i tak samo jak pokazywałem tutaj bardziej szczegółowe dane odnośnie Polski, no tu możemy być blisko tej jakby tutaj stagnacji, natomiast no, nie oczekujemy tak, żeby ta recesja tym bardziej potężna wystąpiła. Tutaj nasza gospodarka jednak, czy to z uwagi na ten sektor konsumencki, silny rynek pracy, czy inwestycje rządowe też, no jakby ten kolejny budżet unijny, inwestycje z tego tytułu, jakby też niezależnie już od tego krajowego programu odbudowy, no będą stopniowo w kolejnych latach ruszać, więc no to jakby można powiedzieć, zapewni pewien bufor, tak, dla naszej gospodarki. Więc no podsumowując, recesji się nie spodziewamy. Będzie mocne spowolnienie gospodarcze, ale no nie żaden kryzys ani krach. Tak, no tu chyba o sektorze żywnościowym no starałem się jakby pociągnąć temat, czy tak jak mówiłem, no pojedyncze spółki, no to tu są różne historie, tak, no bo mogą one więcej mieć przychodów z tytułu sprzedaży tak produktów. Przykładowo takie makarony, no kosztuje makaron więcej, no to te makarony pewnie na tym sprzedawanym makaronie mają więcej przychodów. Natomiast, no, tak jak mówiłem, nie znam spółki, no to nie wiem, jaka jest strona kosztowa, czyli nie wiem, czy ten wynik będzie wyższy czy niższy. Natomiast no, w przypadku takiego bardziej branżowego podejścia, czy no, szczególnie jakbyśmy właśnie w ten ETF na te ceny, czy jakby oparty tak na tych notowaniach płodów, czy tej produktów rolnych inwestowali, no to tu mamy taką no bardziej bezpośrednią ekspozycję tak na ten sektor. Komentarz dotyczący zadłużenia Polski. No, w skrócie mógłbym powiedzieć, że to zadłużenie rośnie, ale no jest na bezpiecznym poziomie. Też wydaje mi się, że z jednej strony oczywiście lepiej by było, jakbyśmy mieli niższe zadłużenie, no z drugiej strony no w ostatnich latach no jednak taki trend na całym świecie, no w związku jakby z ratowaniem gospodarki po COVID-zie, no teraz druga tura tego samego, czyli ratowanie gospodarki i jakby czy zabezpieczanie tak gospodarki polskiej i w całej strefie euro przed tymi skutkami wyższych cen energii właśnie z tytułu wojny pomiędzy Rosją a Ukrainą. No wydaje mi się, że jakby czy inwestorzy, czy tutaj instytucje europejskie, czy krajowe, no będą dopuszczać to wyższe zadłużenie.
Więc znów w takim krótkim, i tu mam na myśli krótki termin, bardziej rok, dwa czy trzy, pewnie to nie jest żaden problem. No tu natomiast no pewnie całą dyskusję czy wykład byśmy mogli na ten temat przeprowadzić, jak to będzie w terminie dłuższym. Więc no tu raczej bym się skupił na tym, jak to wpływa na rynek finansowy, więc wydaje mi się, że to tak w takim właśnie krótkim terminie to rosnące zadłużenie Polski no nie będzie miało większego wpływu na notowania akcji czy obligacji, no bo to jest trend, który jest obecny no, na całym świecie. Tutaj bardziej bym patrzył przez pryzmat ryzyka takiego politycznego, niezwiązanego z zadłużeniem, czyli to, czy Polska no, dogada się w końcu z Unią Europejską na temat tego programu odbudowy, jakie kolejne będziemy mieli na przykład regulacje dotyczące sektora bankowego, czy sektora paliw, czy coś takiego, jak jest wprowadzane na Węgrzech, czyli taki dodatkowy podatek na korporacje, czyli u nas będą podobne pomysły, też jakby jest dyskusja o tym tak zwanym windfall tax, czyli jakby opodatkowaniem nadmiarowych zysków od spółek, nie wiem, paliwowych czy energetycznych, które jakby mocno zarabiają w tych rosnących cenach energii właśnie kosztem konsumentów czy przedsiębiorstw. Więc no jeżeli coś takiego byłoby u nas wprowadzane, no to może mieć wpływ negatywny na przykład na rentowności obligacji. Natomiast no raczej nie, wydaje się, ten temat zadłużenia nie jest czymś, co teraz wpływa. Pytanie o zapis webinaru, tak, na naszej stronie, czy tej tematy inwestycyjne 2022, czy na stronie biura maklerskiego, te nagrania pewnie z jeden czy dwa dni po webinarze będą dostępne. Proszę o komentarz do tematów rynek nieruchomości, spowolnienie gospodarcze, potencjalny wystrzał bezrobocia. Więc tak, no jeżeli chodzi o rynek nieruchomości, pewnie tu ma pan na myśli rynek polski, no uważamy, że oczywiście to spowolnienie też będzie na naszym rynku widoczne, no przy czym oczywiście pewnie pytanie, jak to spowolnienie rozumiemy, no bo tutaj też potencjalny wystrzał bezrobocia, no właśnie dobrze pan napisał, że potencjalny, no uważamy, że tego takiego dużego wystrzału bezrobocia raczej nie będzie, bo jakby jednak w ostatnich latach nasza gospodarka borykała się z problemem jakby z dostępnymi pracownikami, więc no tu nawet to spowolnienie gospodarcze, które prognozujemy, no uważamy, że diametralnie tego trendu nie odwróci, czyli oczywiście bezrobocie może, nie wiem, o 1, 2 czy 3 punkta procentowe wzrosnąć, natomiast no to nie będzie tak przez pryzmat całej gospodarki coś, co bardzo mocno wpłynie na rynek. Natomiast no przechodząc jakby z powrotem do rynku nieruchomości, no rzeczywiście jakby ten wzrost cen był w ostatnich latach silny, no i tutaj wzrost cen, znaczy wzrost stóp procentowych, jakby no mocno tą akcję kredytową ograniczy, więc popyt będziemy mieli ograniczony. No oczywiście spowolnienie gospodarcze też ten popyt będzie ograniczać. Natomiast no cały czas gdzieś tam jeszcze ten popyt inwestycyjny widać. Wydaje się, że ten popyt inwestycyjny dopiero za jakiś czas będzie ograniczony, jak no rzeczywiście te inwestorzy zobaczą, że jakby no te stopy zwrotu czy z funduszy obligacji, czy na samych obligacjach właśnie rzędu 7-8% będą możliwe do uzyskania w łatwiejszy sposób niż te 5% przykładowe na rynku nieruchomości, no to wtedy ten popyt inwestycyjny może się też zatrzymać. No ale to pewnie gdzieś jest kwestia dopiero kolejnych miesięcy, czy pewnie drugiego półrocza. Więc no ile teraz ten popyt ze strony właśnie kredytobiorców spada, za jakiś czas dopiero spadnie ten popyt, nazwijmy to inwestycyjny, no to może mieć wpływ na mniejszą sprzedaż mieszkań, na powiedzmy brak wzrostu, czy no ograniczenie tempa wzrostu, czy nawet jakąś korektę cenową, jeżeli chodzi o ceny mieszkań. Natomiast no, wydaje mi się, że nie spodziewałbym się jakiejś silnej korekty czy krachu tych cen na rynku nieruchomości, no bo też musimy brać pod uwagę, że ten niższy popyt może się spotkać z niższą podażą, no bo też jakby deweloperzy, jakby biorąc pod uwagę rosnące ceny budowy mieszkań, no pewnie niezbyt szybko będą i niezbyt chętnie te ceny obniżać. Mogą po prostu wstrzymywać inwestycje, jakby dostosowując tak swoją ofertę
do jakby bieżącego popytu. No i też widać coraz większy trend jakby inwestycji instytucjonalnych na rynku mieszkaniowym. Czyli jeżeli ten deweloper będzie widział tak, że okej, ceny mieszkań spadają, coraz mniej opłaca mu się to mieszkanie sprzedać, no to on może po prostu te mieszkania, na przykład Develia mówiła o tym, że oni będą współpracować tutaj z inwestorami instytucjonalnymi, czy Echo Investment też już to robi w ramach swojej grupy. Po prostu część mieszkań no nie będzie sprzedawana na rynku ludziom, tylko będzie sprzedawana jakby na rynku funduszom, no i to jakby tą ewentualną nadmiarową podaż może je zagospodarować. Więc tak podsumowując, tak spodziewamy się spowolnienia, jeżeli chodzi o rynek nieruchomości, jakiejś korekty cenowej, natomiast no nie, na razie nie spodziewałbym się, żeby ta korekta była jakaś bardziej silna, jeżeli chodzi o ten rok. No tu o portfelach to już mówiliśmy. Czy można zakupić ETF na spółki MIŚ w USA przez nasze biuro? Tak, można, jest to może nieco bardziej skomplikowane. Niestety jakby jesteśmy w trakcie rozwoju aplikacji, tak, czy to na telefon, czy przez internet z dostępem do rynków zagranicznych. Natomiast kontaktując się przez telefon z naszym maklerem, no jak najbardziej taki ETF jakby no też po założeniu tego konta w dolarze, rachunku w sensie tak maklerskiego w dolarach, przelaniu tak tych dolarów na ten rachunek, jak najbardziej przez telefon takie fundusze można kupować. Pytanie o możliwość bezpiecznego inwestowania krótkoterminowego. No to tak, no tu bym chyba wrócił do, żeby mi tu przeskoczyło, do tego pierwszego tematu. O. No to tak, obligacje zmiennokuponowe, no to jest na pewno coś, co jest bezpieczne. Czy wybierzemy obligacje Skarbu Państwa, czy takich bardziej uznanych emitentów, jeżeli chodzi o nasz rynek, no to tutaj te odsetki rosną wraz z rosnącymi stopami procentowymi. No tutaj właśnie, jeżeli ci emitenci, tak, są jakieś spółki właśnie z WIG20 czy właśnie Skarb Państwa, no to jakby tutaj ryzyko bankructwa jest bardzo małe. No i tutaj horyzont inwestycyjny to jest w zasadzie taki, jak my sobie wybierzemy, no bo niekoniecznie trzeba kupić tą obligację i trzymać ją do terminu zapadalności, no można ją kupić, no i na przykład za pół roku, jeżeli uznamy już, że chcemy zmienić tę inwestycję, to jak najbardziej taką obligację można kupić, sprzedać na rynku. No tak samo produkty strukturyzowane, tu właśnie tak jak wspominałem, coraz wyższe poziomy stóp procentowych, no pozwalają nam oferować coraz atrakcyjniejsze jakby certyfikaty w ofercie, no i tu mam na myśli właśnie nie tylko ten kupon płacony, no ale także horyzont trwania, czyli na przykład w tej emisji, którą teraz mamy na koniec maja i w czerwcu mamy też certyfikat na jeden rok ze stuprocentową ochroną kapitału, z tego co pamiętam chyba jest 8-procentowy kupon potencjalnie, tak, do wypłaty za rok, więc no coś takiego też można rozważać. No w przypadku akcji, no to tutaj zawsze jest ryzyko, więc no tutaj jakby no dla inwestorów konserwatywnych jakby no niewielką co najwyżej część takiej ekspozycji polecamy. No jeżeli chodzi o tutaj rynek dłużny czy fundusze obligacji, no to już chyba ze dwa razy starałem się przedstawić, że właśnie te fundusze inwestujące na tym rynku obligacji krótkoterminowych czy zmiennokuponowych są przez nas preferowane, czy jeżeli miałbym powiedzieć o funduszach naszego TFI, no to taką strategię realizuje lokata kapitału, też częściowo fundusz konserwatywnego oszczędzania, natomiast tutaj też bym zwrócił uwagę, że właśnie koledzy z TFI też dostosowali swoją ofertę do tego, co się dzieje na rynku, czyli mamy zmianę strategii w jednym funduszu bez obligacji, mamy jakby nowy fundusz obligacji krótkoterminowych, chyba zaraz ja znajdę, jak on się dokładnie nazywa, no który właśnie głównie w takich obligacjach o zapadalności typu rok, dwa, obligacjach zmiennokuponowych, on tylko na tym jakby rynku inwestuje, więc no to może być jak najbardziej też zgodne z tym naszym podejściem do rynku, które teraz przedstawiłem, więc jakby takie dwa czy trzy obszary
inwestowania są dostępne, tak, w przypadku inwestowania bezpiecznego i krótkoterminowego. Tak, ten fundusz się nazywa BNP Paribas, znaczy nie, BNP Papierów Dłużnych Krótkoterminowych. Więc tu mamy zmienioną w tym miesiącu strategię, które rzeczywiście w takie już jeszcze bardziej bezpieczne względem szczególnie lokaty kapitału czy konserwatywnego oszczędzania papiery lokuje, więc no ten fundusz powinien być najmniej zmienny, najbardziej bezpieczny, jeżeli chodzi o naszą ofertę. No i oczywiście też tak bezpośrednio, czy obligacje notowane na rynku, jeżeli ktoś chce bezpośrednio kupować, czy te produkty strukturyzowane ze stuprocentową ochroną kapitału. Okej, okay, czy jeszcze zobaczę, czy mamy jakieś pytania? Okej, okay, mamy kolejne. W jakim czasie polskie spółki giełdowe mogą zacząć rosnąć przy założeniu, że wojna na Ukrainie się kończy, ale wciąż mamy spowolnienie gospodarcze? No tu bym powiedział, że zakończenie wojny na Ukrainie, no szczególnie tak w relatywnym porównaniu polskiego rynku versus rynki zagraniczne może pomóc. Natomiast no tu o czas to ciężko powiedzieć, no niestety musiałbym chyba zadzwonić tak do prezydenta Rosji, zapytać się, kiedy wycofają wojska z Ukrainy. No wydaje mi się, że jest to taki czynnik, no, którym tu możemy pewnie z państwem szeroko dyskutować, każdy może mieć opinię swoją na ten temat, natomiast no jest to taki czynnik, no, którego po prostu nie przewidzimy. No jeżeli to się zadzieje, no to oczywiście no nasz rynek powinien mocniej rosnąć, mocniej odreagowywać względem rynków zagranicznych czy rynków amerykańskich, nawet jeżeli byśmy mieli do czynienia z tym spowolnieniem gospodarczym. Natomiast no pewnie też zakończenie wojny w Ukrainie no wpłynęłoby na to, że to spowolnienie gospodarcze zakończyłoby się generalnie szybciej, czy to odrodzenie koniunktury gdzieś by szybciej się potoczyło niż w scenariuszu kontynuacji tej wojny w kolejnych miesiącach czy nawet kwartałach. Okej, okay, to widzę, że chyba nie mają Państwo więcej pytań, także dziękuję bardzo za liczne pytania, ciekawą dyskusję. Dziękuję jeszcze raz, że chcieli Państwo tutaj zapoznać się z naszym zaktualizowanym podejściem rynkowym. Także jeszcze raz przypominam, zapis tego webinaru będzie na stronie internetowej. Zachęcam do śledzenia naszych komentarzy i analiz i oferty produktowej na stronie internetowej Biura Maklerskiego. No i zapraszamy na kolejne spotkania. Tu wprawdzie mogę powiedzieć, że nie wiem, czy nie będzie jakiejś przerwy związanej z sezonem wakacyjnym, natomiast no, na pewno będziemy tutaj Państwa, szczególnie tutaj naszych klientów banku, informować, czy to bezpośrednio, czy na naszych stronach internetowych, czy też wreszcie na mediach społecznościowych też mamy nasz profil na Twitterze, także polecamy śledzić i też będziemy kolejne wydarzenia promować. Także jeszcze raz bardzo dziękuję za uwagę, życzę miłego wieczoru i udanych inwestycji. Dziękuję i do usłyszenia, do widzenia.